Rok 2018 w Policach obfitował w wiele różnych ważnych wydarzeń lokalnych. To m.in. obchody stulecia odzyskania niepodległości, wybory samorządowe, protest pracowników budżetówki czy ewakuacja mieszkańców na dużą skalę. A jak oceniają ten rok policzanie? Był cudowny, zdrowy, wszyscy zdrowi, pieniądze były, oby były w przyszłym roku. Nie no, cudnie, wnuczka piękna, wszyscy mamy pracę, police piękne, no czego chcieć więcej? Nie narzekam, rok jak każdy jeden, postanowienia noworoczne to się tak zdarzają za co roku, zamierzam rzucić palenie, ale nie udaje się, no. Jak z tego wybrnąć, no nie wiem, po prostu to jest ciężko dla mnie. A tak to super, naprawdę super jest ten nadchodzący 2019, będzie taki sam jak ten, nie, ale może trochę lepszy. Może lepszy, piękniejszy, pozytywniejszy. Wśród najważniejszych wydarzeń policzanie wymienili zmianę pracy zawodowej, odzyskanie zdrowia, pojawienie się nowego członka rodziny czy przejście na emeryturę. Bardzo dobrze, dla mnie udane osobiście. Może trochę zdrowia nie dopisało, ale już jestem na dobrej ścieżce, także uważam, że rok pozytywnie dla mnie ogólnie się zakończył. A co się udało zrealizować albo czego się nie udało zrealizować? Raczej wszystko mi się udało, to znaczy pozytywnie dla mnie wyszły takie sprawy osobiste, także bardzo się z tego cieszę i myślę, że ten rok będzie dla mnie jeden z lepszych lat takich, jeśli chodzi o spełnienie swoich osobistych marzeń. Dziadkiem zostałem, teraz znowu zostanę dziadkiem, także no, jestem zadowolony. No. Przede wszystkim to, praca jest, to najważniejsze. I zdrowie też jest. I zdrowie też jest, tak jest. Pracowałam długo i już dziś jestem pierwszy dzień na emeryturze. To rok się dobrze kończy, zaczynam wypoczywać. Co będzie pani robić na tej emeryturze? To sobie wymyślę. Coś sobie wymyślę, tylko najpierw odpocznę. Rewolucją w życiu może być przeprowadzka. Pan Ryszard po latach mieszkania w innym mieście wrócił do Polic. Ostatnich 12 miesięcy wspomina bardzo dobrze. Udany rok. Dla mnie był o tyle ten rok trudny, że przyjechaliśmy, ale nowe osiedle. Tu kiedyś był las, kiedy myśmy tu mieszkali, to tu był las, tu się chodziło na grzyby. A teraz, Boże, bloki stoją, nie ma grzybów. I trudno mi się było tak na początku zorientować, gdzie co, gdzie jakiś sklep, gdzie jakiś zakład. No ale teraz po roku to już jestem na spokojnie. Te panie znają się od lat i odwiedzają regularnie. Dwie mieszkają w Szczecinie, jedna w Policach. Spotykają się, by razem spędzić czas i porozmawiać o swoich sprawach. Dobry był rok. Dlaczego? Nie mogę narzekać. No, dobrze mi się żyło, żadnych problemów takich większych nie było. Dobrze. No ja to samo, no jak to starsze babcie, z wnukami trochę i no ale okej. No nie jest źle, no jak to wedle wieku. Troszkę narzeka się, troszkę człowiek się śmieje, jak poboli, no to popłacze, ale przestanie boleć. Włosy kręci się, maluje się, ubiera się i biega się po Policach. No nie najgorzej, no ja to tak nie mogę za dużo narzekać, bo jak mąż zobaczy, to on powie, co i znów narzekasz? A czego ci brakuje? Co? No i także generalnie nie jest tak źle. Nie dla każdego był to dobry rok. Śmierć w rodzinie czy problemy ze zdrowiem potrafią zaburzyć spokój. Okropne. Dużo miałam pogrzebów w rodzinie, młode osoby, mąż po udarze, ja sama też ganiam po lekarzach, nie za bardzo. Mam nadzieję, że następny nie będzie gorszy, może będzie lepszy, ale wątpię. Oby 2019 rok był lepszy od poprzedniego i przyniósł dużo pomyślności, zdrowia i brak przeszkód w rozwoju osobistym.